Warszawa bez barier. Spot promujący Warszawę jako miasto przyjazne mieszkańcom ze szczególnymi potrzebami. Najczęściej wynikają one z niepełnosprawności, choć nie zawsze, bo i mama z małym dzieckiem na wózku chętnie skorzysta z podjazdu do urzędu, a starsza pani łatwiej wsiądzie do niskopodłogowego tramwaju czy autobusu. I takich właśnie mieszkańców ze szczególnymi potrzebami pokazuje nam film. Jest tu młody, niewidomy mężczyzna z psem przewodnikiem i kilka osób w różnym wieku poruszających się na wózkach. Jest młoda, głucha dziewczyna korzystająca z pomocy tłumaczy migowych w urzędach, czy starszy pan z białą laską. Widzimy ich w codziennych sytuacjach ilustrujących życie w stolicy. Wielkiej metropolii, która stara się to życie ułatwiać. Białe napisy na ekranie informują o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami. Metropolia, w której bije serce Polski. Stolica. Szeroka panorama Warszawy. Warszawa żyje w rytmie prawie 2 milionów osób. Bywamy tu na chwilę, zostajemy na dłużej lub żyjemy od pokoleń. Dla ilu z nas niezbędna jest dostępność architektoniczna? Młoda mama z wózkiem na podjeździe. A dla ilu z nas jest ważne, aby bez problemu poruszać się po mieście? Sprawnie podróżować komunikacją miejską? Mężczyzna z psem przewodnikiem czeka na przystanku, podjeżdża autobus, wsiadają do środka. Napis: 100% miejskich autobusów jest dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Sukcesywnie wprowadzamy niskopodłogowe tramwaje i nowe rozwiązania w metrze. Na ekranie ruchoma rampa i wózek wjeżdżający do wagonu metra. Ruchliwa ulica w centrum miasta. Mężczyzna z psem przewodnikiem dochodzi do skrzyżowania. Napis: osoby niewidome korzystają z udźwiękowionych przejść dla pieszych i oznaczeń na przyciskach. Ten sam niewidomy mężczyzna w urzędzie siedzi przy stoliku z urzędnikiem. Załatwiać sprawy urzędowe w komfortowych warunkach. Mężczyzna wychodzi z budynku. Napis: standardem stają się linie prowadzące i oznaczenia w brajlu w urzędach. Ogród zoologiczny. Niewidomy mężczyzna z dzieckiem dotykają metalowych modeli zwierząt. Napis: dajemy możliwość zwiedzania dotykowego i dźwiękowego. Dostępne miasto to miasto dla wszystkich. Napis: tunele zastępujemy przejściami. Niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej. Budujemy dostępne place zabaw. Na ekranie mały chłopiec na wózku. Dostępne miasto to miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się. Dostosowaliśmy wszystkie składy SKM. W każdym wieku. Lekcja w szkole. Napis: stawiamy na edukację włączającą. Umożliwiające równy i nieograniczony dostęp do kultury i sportu. Centrum Nauki Kopernik. Na tarasie kobieta na wózku, a obok napis: obiekty kultury dostępne z poziomu ulicy. Inna kobieta na wózku wjeżdża na wystawę w Muzeum Warszawy. Miasto, które zapewnia pozbawioną barier przestrzeń. Kobieta swobodnie porusza się wózkiem po równej podłodze. Ogląda obrazy. Ta sama kobieta zjeżdża wózkiem na schodoplatformie. Dostęp do informacji. Młoda kobieta załatwia sprawę w urzędzie, jest głucha. Urzędniczka wita ją w języku migowym. Uruchamiają laptop, zgłasza się tłumacz migowy online. Napis: dbamy o dostępność tłumaczy języka migowego. W wybranych instytucjach miejskich instalujemy pętle indukcyjne. Starszy pan z białą laską wchodzi do miejskiej pływalni. Na ścianie piktogram pętli indukcyjnej. Mężczyzna przestawia aparat słuchowy. Młoda kobieta w swoim mieszkaniu ustawia telefon na stole, uruchamia wideo połączenie. Na ekranie napis: ułatwiamy osobom głuchym kontakt z numerem 19 115. Kobieta miga do telefonu, zgłasza rozbitą szybę na przystanku autobusowym. Po drugiej stronie tłumacz migowy online przyjmuje zgłoszenie. Wybory Miss na wózku. Na scenie kilkanaście kandydatek w regionalnych, kolorowych sukniach. Bo dostępność to inaczej możliwość. Spektakl teatralny z napisami i tłumaczeniem migowym. Obejrzenia najnowszego spektaklu, bycia aktywnym także po przejściu na emeryturę. Uzyskanie opieki, gdy zajdzie taka potrzeba. Zajęcia dla seniorów, tańczą w parku. Realizowania swoich pasji, potrzeby edukacji i rozwoju. Dostępny stadion, mecz piłkarski, na trybunie kibicuje młody mężczyzna na wózku. Czy świętowania sukcesu ulubionej drużyny. Na ekranie napis: dbamy o dostępność obiektów sportowych. Warszawa z każdym rokiem staje się coraz bardziej dostępna.
Ten sam mężczyzna na wózku, tym razem w urzędzie, odbiera niebieską kartę parkingową, parkuje swoim autem na specjalnie wyznaczonym miejscu. I wyróżnia tych, którzy ją w tym wspierają. Gala wręczenia nagród. Warszawska inwestycja bez barier. Bo dostępność powinna być codziennością. Codziennością każdego mieszkańca Warszawy. Na tle panoramy stolicy duży biały napis: Warszawa bez barier. Twórzmy ją razem.